Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik super mocno opóźniony, wiem, przepraszam, ale niestety czasu nie było, jak jest mój mąż w domu, teraz już jest czwarty tydzień, może piąty nawet, to ja nie mam czasu na nic, mam też wakacje razem z nim i to jest po prostu okropne, jest taka dezorganizacja w domu, że masakra, no ale już niedługo to co dobre się skończy, a dzisiaj mam chwilę czasu, takiej wolności, ciszy, spokoju, nie ma nikogo w domu i zajmę się podkładem, który na pewno już miałam Wam powiedzieć, o czym oni miałam powiedzieć, nie wiem, może w kwietniu, może w maju. Jest to podkład marki Janta, to już wiecie na pewno po tytule. I to jest dobrze kryjący, nie, przepraszam, matujący, dobrze kryjący, już Wam kiedyś cenzowałam i tam wiele z Was podzielało moje zdanie, że to jednak to krycie chyba nie jest takie do końca wow i ta jakość w późniejszych godzinach też Was tak do końca nie zadowala, nie jesteście takie, wiecie, takimi fankami, że odkładacie wszystkie podkłady, tylko ten numer jeden, nic więcej poza tym. Z tym podkładem będzie trochę podobnie. One są dla mnie podobne jakościowo pod względem tego, jak się zachowują w późniejszych godzinach, bo wiecie, każdy podkład w pierwszej godzinie, pierwsze testy, pierwsze wrażenia, no wygląda fajnie, no nie ma się co oszukiwać, no ale potem, zwłaszcza teraz, gdy jest plus 33, skóra robi swoje, nie? I tutaj naprawdę trzeba się trochę napracować, zwłaszcza te osoby, które mają skórę odmieszane i potłustą, mają trochę problemu z tym, żeby podkład, cały makijaż w sumie utrzymać na twarzy. Dobrze, jedziemy z tym podkładem. Ja mam oczka zrobione tak super, super delikatnie. Ja nie mam rzęs na tą chwilę. Jedna się mi utrzymała tutaj sztuczna i nie mogę jej po prostu jej się pozbyć, więc ona będzie taka jedna dziada steczeć, no ale... Co zrobić? Nie będę na chama wyrywać, bo to boli, niestety. Dobrze, kolor mam 01 jasny beż, trochę podobny do tamtego, też lekko oksyduje w stronę lekko różową. Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie ma to miejsce. Użyję na pewno gąbeczki, bo próbowałam palcami, próbowałam pędzlem, flat topem i kuleczką, taką tą kuleczką nawet całkiem fajnie wyszło, a flat topem tak nie do końca mi się podobało, więc nakładam odpowiednią porcję, biorę się za robotę. Nałożyłam 1,5 pompki, biorę tak bezpośrednio, tu mam na dole lustereczko i na tą chwilę, gdy moja skóra jest trochę opalona, muszę przyznać, że to całkiem fajnie wygląda, lepiej niż wcześniej, bo jak byłam trochę bledsza, ja mam skórę taką dość jasną, lekko żółtą tonację, może ta nawet leciutko oliwkową w niektórych miejscach, ale ten produkt trochę oksydował i nie bardzo się mi on podobał. Do czego ja mogę go porównać pod względem konsystencji? To na pewno do Double Wear z Estée Lauder. No ten podkład przychodzi mi pierwszy na myśl. Nie pachnie, jest dość tani, bo kosztuje 30-30 parę złotych i muszę przyznać, że z dostępnością chyba nie ma większego problemu. Co do krycia, ono jest całkiem, naprawdę całkiem ładne i lepsze niż w tym drugim podkładzie, który nazywa się mocno kryjące, czy dobrze kryjące, już nie pamiętam. Napiszę Wam na dole, żeby sprostować. No i tutaj mamy krycie z tej strony, tu nie mamy nic i mam tu jeszcze połowę tego, co nałożyłam, a nałożyłam 1,5 pompki. Wydaje mi się, że będzie trzeba jeszcze dołożyć coś na czoło. Tak wygląda to na tą chwilę, więc można powiedzieć, że wow, super, fajnie wyrównał kolory, tyle jak jest skóra świetlista, nie tłusta, nie jest sucha, nie jest obciążona, nie czuć tego podkładu prawie wcale. Więc to są takie na tą chwilę plusy przed pudrowaniem, przed takim wielogodzinnym noszeniem, które ja mogę Wam powiedzieć, które na pewno wiele osób jest w stanie wyhaczyć. Dołożyłam jeszcze 0,5 pompki na czoło, odrobinę mi zostało, więc nie będę tego wycierać o jakąś chusteczkę, tylko po prostu wklepię troszeczkę niżej, przyciągnę ten podkład ile się da. Nie ma już nic, wszystko rozsmarowane i tak podsumowując na super świeżo ten podkład, mogę Wam powiedzieć jedno, że na pewno jest zdecydowanie widoczna różnica między tym, co widzę na monitorze, a tym, co widzę w lusterku. Na monitorze wygląda to znacznie lepiej, więc będzie go zdecydowanie łatwiej Wam zareklamować, powiedzieć, że to jest super podkład, zobaczcie, jak ładnie wygląda na skórze. Ale tak do końca, patrząc tak na siebie w lusterko, tego bym nie powiedziała, tak powiedzmy o sobie, która jest obok mnie. Dlaczego? Ja go widzę na mojej skórze, mimo iż on nie podkreśla mocno strukturę mojej skóry, nie podkreśla mi porów, nie podkreśla kłaczków, mimikę, on jest w taki dziwny sposób widoczny.
I jeszcze ten podkład ma takie fory z mojej strony, że nie ma kremu pod spodem, nie ma tłustej bazy, nie ma nic nawilżającego, tylko SPF z Benefit, które ma wykończenie papierowe, dość takie suche, dość takie nieprzeszkadzające, niepsujące makijaż, powiedzmy na te pierwsze godziny, bo później bywa różnie z tym połączeniem. Więc tutaj są takie fory. Ja muszę przyznać, że dla mnie ten podkład nie jest bardzo, bardzo naturalny. On ma troszeczkę gęstszą konsystencję, taką lekko lejącą, ale jednak w stronę gęstej. I to powoduje, że więcej się go nabiera i to krycie jest faktycznie widoczne, ale za tym idzie ilość podkładu, którą napakujemy na twarz. No, teoria bardzo taka rozdmuchana, bardzo rozszerzona, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc jeśli ktoś nie ma parcia, nie lubi podkładu, który jest lekko widoczny albo bardzo widoczny, no to z tego nie będzie zadowolony, ale osoby, które są przyzwyczajone do tego typu makijażu, zależy im na kryciu i dla nich nie ma znaczenia to, że makijaż jest lekko widoczny albo po prostu mają super mgiełkę, która to wszystko fajnie ujednolici, to super. Muszę przyznać, że to jest dużo lepszy podkład od tej wersji czerwonej i chyba gdybym miała teraz wybierać, gdybym miała możliwość przetestowania, to na ten bym chyba postawiła. I teraz kolejnym kosmetykiem, który nałożę, będzie to kosmetyk kremowy, będzie to korektor z Miss Sporty. Bardzo lekki, lekkie krycie, taki powiedzmy korektor na co dzień, gdy nie masz parcia na krycie. Nie potrzebujesz po prostu, tylko chcesz nałożyć z przyzwyczajenia lub tam masz coś takiego lekkiego, co chcesz lekko zatuszować, ale nie chcesz obciążyć skóry, no to muszę przyznać, że ten korektor jest całkiem okej. Okay. Jeśli nie lubisz wydawać, no to też jest okej, okay, ale to nie jest taki korektor powiedzmy najwyższych lotów. I ja tutaj sprawdzę, jak one się mi tutaj ładnie połączą, bo ten podkład, on jest taki lekko matowy, taki niby nawilżający, ale jest taki niewyczuwalny, muszę przyznać. Jest bardzo komfortowy. I tutaj widzę, że się kosmetyki ze sobą ładnie połączyły, nie powstały takie schodki, nie ma tu połączenia takiego bardzo widocznego, więc pod tym kątem też można powiedzieć, że jest ok. Jak widzicie, wielkiej różnicy nie ma, gdy nałożyłam korektor i gdy go nie było, prawda? Nie ma takiej strasznie dużej różnicy takiej, że faktycznie tam coś jest nałożone i widać, że ten makijaż jest na twarzy. I teraz mając ten podkład, bo miałam chwilę przerwy, mogę Wam powiedzieć, że on wygląda teraz jeszcze ładniej, więc trzeba mu dać troszeczkę czasu, żeby on sobie posiedział, troszeczkę sobie tam w jakiś sposób, nie wiem, wszedł na skórek, przyczepił się, więc to jest jeden z takich rozlazłych podkładów, które potrzebują więcej czasu, więc nic na szybko, raczej coś na zimną kawę. No, dobra, podkład jest, korektor jest, nie daje się bronzera kremowego, ani różu z tej kategorii. Dam puder i to będzie Catrice, super wygładzający, bardzo fajny, naprawdę jest to jeden z najlepszych pudrów, jakie miałam, takich drogeryjnych, jest to naprawdę świetna opcja. Jeśli masz możliwość kupić na jakiejś sprzedaży, no to to jest okej. Okay. To jest coś w stronę pudrów ryżowych, takich matujących, mocno wygładzających. To jest Nude Illusion z Catrice. Jest naprawdę super puder i co najważniejsze, jest biały, więc nie wpływa na kolor, bo ten podkład, jak widzicie, on troszeczkę zoksydował, troszeczkę zmienił kolor. Dobrze, że jestem lekko opalona, bo inaczej byłaby maska. Nałożę gąbeczką ten puder, aby troszeczkę przematowić tak lepiej, bo jest plus 33 na zewnątrz, więc przyda się mocniejsze pudrowanie, ale niezbyt mocno pomalowana twarz kosmetykami kremowymi, bo wtedy mamy niestety dość dużą szansę na to, że nam spłynie, napuchnie, nie będzie się trzymać i nie będzie fajnie wyglądać, a tak to jest, wiecie, większa szansa, że będzie to całkiem przyzwoicie wyglądać przez cały dzień. I tak wygląda makijaż już prawie wykończony, przepudrowany na świeżo, więc można go chwalić. Można powiedzieć, że wygląda całkiem fajnie, całkiem przyzwoicie. Makijaż nie podkreśli moich mankamentów, czyli rozszerzone pory, jakieś tam kłaczki, nierówności, no bo ja niestety mam taką skórę, która jest bogata w swoją strukturę, nie jest idealnie gładka, chociaż na tą chwilę jest naprawdę miodzio, jest perfekcja. Moje niedoskonałości w formie przebarwień nadal przebijają, bo to nie jest kamuflaż, to nie jest dermakol,
To nie jest taki właśnie podkład, który zrobi maskę idealną, czyli wszystko nam tu zamaskuje. To jest coś na co dzień, coś dla osób może lekko bardziej wymagających, ale jeszcze nie tych, które potrzebują naprawdę konkretu, gdzie ten kamuflaż jest na co dzień noszony. Jeśli masz niedoskonałości, powiedzmy w formie trądziku lub rozszerzonych naczynek, no to powiedzmy, że to zakryje w 75%, takich pewnych 75%. Na stówę zakryje u osób, które mają lekkie przebarwienia, mają lekkie zaczerwienienia, czyli coś, co przykryje na przykład powiedzmy z drogerii Rimmel, L'Oreal, czyli taka standardowa półka, a z perfumerii, no to większość tych podkładów ma bardzo podobne krycie, więc Too Faced, czy Becca, czy Dior, Chanel, wiecie, tego typu podkłady, na przykład ten Dior Forever chyba, który ostatnio używałam, bardzo zbliżone ma krycie, nawet tamten chyba jest troszeczkę słabiej kryjący, ten lekko mocniej. Ale jest to nadal podkład bardzo, bardzo komfortowy i muszę przyznać, że on mi krzywdy nie zrobił. Na podsumowanie Wam powiem dokładnie, jak to wszystko wygląda. Jako bronzera użyję kosmetyk z Lovely Golden Glow. To jest bardzo zimny, bardzo chłodny bronzer, który jest naprawdę fantastyko. Jest naprawdę świetny, chociaż ta jego struktura sucha, jak piach na Saharze, mocno zbita, więc tutaj trzeba naprawdę troszeczkę tam poszurować lub pędzlem z naturalnego włosia nabrać, ale jak się uda nam go tak porządnie poczochrać, no to trzeba jednak uważać, bo możemy go nabrać zbyt wiele. To jest takie trochę zdradzieckie cudeńko. I ostatni kosmetyk pudrowy, który bym chciała nałożyć, to jest rozświetlacz też Lovely. Wróciłam do tych kosmetyków. One mają taką właśnie specyficzną strukturę, te kosmetyki, bo są bardzo zbite w swoich opakowaniach. I to jest Silver Highlighter, jeden z najsłynniejszych drogeryjnych kosmetyków. Muszę przyznać, że można się zgodzić, że jest fajny, jest bardzo fajny nawet. Chociaż nie wszyscy lubią, no ale nie ma takiego kosmetyku, który wszyscy uwielbiają, wszyscy po prostu kupują lub mają, lub mieli i mają bardzo dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia, więc rzucę coś tutaj lekko takiego błyszczącego, super, na oku też mam błysk, mam paint pot chyba, tak się nazywa, z Maca i jasny, cielisty cień, nic więcej, nic, po prostu nie ma potrzeby na plus 33. Dobrze, rzucę coś na usta, zrobię brwi i widzimy się za minut parę. Właśnie zdałam sobie sprawę, że dla Was te minut parę to jest zaledwie ułamek sekundy. Dzisiaj naprawdę myślę, bardzo myślę. Dobrze, makijaż skończony. Jest naprawdę super, super letni, bardzo minimalistyczny, jak widzicie. I malowałam sobie brwi kredką z Vibo i teraz, gdy jest ciepło, jest super miękka. Jest bardzo mięciutka, więc trzeba uważać, bo inaczej wychodzą takie super podrasowane brwi, mimo woli. Dobrze, podsumowując ten podkład, o którym Wam dzisiaj mówiłam, trochę pokazałam i co mogę pozytywnego o nim powiedzieć? Na pewno pozytywem jest cena i dostępność, bo większość z nas do Rossmana ma niedaleko. Minusem w Rossmanie jest to, że nie ma testerów tego podkładu. Przynajmniej mówię tutaj na swoich doświadczeniach, bo w naszym Rossmanie to jest po prostu z testerami bardzo często problem. Ale my, Polki, jako naród bardzo zaradny, dajemy sobie z tym radę, prawda? Wiemy, jak się testuje kosmetyki. Jak się nie spodobają, to wiemy, gdzie je odłożyć. Nieważne, czy pisze na nich tester, czy nie, dajemy sobie radę. Ale gdyby był tester, to naprawdę warto wziąć parę pompek do domu tego podkładu, bo niestety ten czerwony tak do końca mi tak on nie pasuje tak bardzo jak ten. Myślę, że to ma więcej plusów. Jego krycie jest lepsze niż w tej drugiej wersji, tej czerwonej. Jest odrobinę gęstszy, trochę oksyduje i dla bardzo bladych osób niestety nie będzie ten kolor bez rozmajania, jak ja to mówię, czyli bez mieszania z czymś rozjaśniającym, najlepszą opcją, bo ja jestem teraz opalona, mimo iż jest to super mocne światło, mimo iż ten aparat wydobywa ze mnie to, co najgorsze, podkreśla to, co nie powinien, no to może wydawać się, że on jest taki fajny, ale ten kolor, ale niestety on jest jeszcze taki, no, jeszcze zbyt ciemny, jeszcze troszeczkę trzeba się opalić do niego, więc jasny beż naprawdę nie jest takim super porcelanowym, jasnym kolorem. Jego formuła jest odpowiednia do gąbeczki, moim zdaniem. Ja próbowałam palcami, trochę trzeba go tam potem wklepać, wyrównać, bo inaczej te smugi mogą zostać. Więc jeśli na szybko chcesz go rozprowadzić, wiecie, rano gdzieś w pół roku w łazience, nie najlepsza opcja, bo możemy wyjść troszeczkę pociapane, a nie pomalowane.
Na pewno plusem jest szklane opakowanie. Ja jestem fanką. Zawsze. Na żywność, na kosmetyki szklane opakowanie najlepsze. Jest oczywiście pompka. Ona u mnie się nie zacina. Nie trafiam na jakieś felerny. Felerną sztukę, więc tutaj jest też plus. Co do rozprowadzania gąbeczką, jest to naprawdę super opcja. No, dwie gąbki na takie fajne krycie. Dwie pompki chciałam powiedzieć, przepraszam. Na pewno jest to odpowiednia racja, żeby tą... Porcja chciałam powiedzieć, żeby to wyciągnąć jeszcze troszeczkę niżej, żeby tej maski nie było widać. Nie próbowałam tego podkładu mieszać z innymi podkładami, sprawdzić, czy to ma sens, czy nie ma, ale myślę, że ta formuła dałaby radę. Ja nie używam na tą chwilę, bo jest bardzo gorąco, nie używam żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych, nawilżających typu kremy, bazy i tego typu, bo niestety u mnie makijaż spływa i skóra się blokuje i niestety skakuje mi niedoskonałość, więc stosuję serum, które się wchłania idealnie, stuprocentowo, wtedy makijaż ładnie się trzyma, jest dłużej matowy, skóra jest nawilżona odpowiednio w środku i jest super, jestem wtedy zadowolona z każdego kosmetyku, więc to jest taka też dobra rada dla osób, które mają skórę mieszaną, potłustą, ale odpowiednio podrasowaną kremami, na wieczór oczywiście tutaj porcja kremu jest mile widziana. Co do minusów, no to zdecydowanie oksydacja. Tak, to jest niestety to, co może wkurzać podczas doboru koloru, bo no teraz człowiek się trochę opali, ale może nawet nie każdy tak łapie słoneczko jak ja. I co jeszcze chciałam powiedzieć, chyba jeszcze jedną rzecz. Jeśli ktoś szuka bardzo mocno matującego, tak naprawdę o suchym wykończeniu podkładu, to się trochę przejedzie, bo to jednak nie jest aż tak matujący, dobrze matujący podkład, jak tutaj nam obiecuje producent. No i ostatnia rzecz jest taka, że jest dość duży rozjazd między tym, co widzę w kamerze, a w lusterku. W kamerze zdecydowanie lepiej to wygląda, dużo łatwiej sprzedać ten produkt, wychwalić go, że wygląda fantastycznie. Wy będziecie na pewno widzieć dużo lepszy efekt, patrząc właśnie na mnie na swoim ekranie, niż ja tutaj w lusterku, więc on jest na pewno widoczny troszeczkę na skórze, chociaż nie podkreślę tak bardzo strukturę. No trudno właśnie mi tutaj Wam to wyjaśnić, dokładnie o co mi chodzi, bo on nie podkreślił mi struktury skóry, nie podkreślił rozszerzonych porów, jakieś tam suche skórki, chociaż u mnie tego nie ma, więc tutaj się pod tym względem nie wypowiem, ale zdecydowanie będzie to podkład dla osób, które mają skórę mieszaną, lekko tłustą i lekko suchą. Dla super, super suchej skóry można nie być najfajniejsza opcja, ale dla bardzo tłustej skóry, no to tym bardziej bym nie poleciła, chociaż warto spróbować, jeśli ktoś jest uparty, lubi testować, no to dajcie znać, jaki masz rodzaj skóry, daj znać o swoich doświadczeniach, na pewno się tu wielu osobom przyda, jeżeli ktoś poluje na ten podkład. Dobrze, gdzie to wszystko? Życzę Wam miłego dnia, nie powiem, że polecam czy nie polecam, bo nie mam takiej jednoznacznej opinii, że to jest fajne czy niefajne, ale wybierając między tymi dwoma, ja bym wybrała ten, ale to jest tylko moja opinia, u mnie się to lepiej sprawdza. Jak chcecie sobie porównać, no to zobaczcie, jak to wyglądało w tym drugim filmiku również. Dobrze, także dzisiaj wszystkiego dobrego, widzimy się na pewno w następnym filmiku. Pa!